Witamy po przerwie. Nastała kolejna część kongresu ASI w Warszawie. Chciałbym poinformować teraz wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oczywiście, że zaraz jak tylko Piątka dla Jezusa skończy śpiewać, to będzie dla was przygotowana szkółka, no chciałbym powiedzieć sobotnia, ale szkółka dla dzieci i na końcu sali czekają na was znowu dwie ciocie, ciocia Marta i ciocia Karina, które zaprowadzą was właśnie tam, gdzie będziecie mieć szkółkę, aż do kolacji, czyli do 18.30. I tak jak już powiedziałem, ustawia się tutaj akurat zespół Piątka dla Jezusa. Piątka dla Jezusa śpiewa razem już od 2 lat, ma na swoim koncie jeden koncert charytatywny, w trakcie którego zostało zebranych około 2000 zł na potrzeby chorej dziewczynki. I dzisiaj będziemy mieli możliwość usłyszenia 2 utworów w wykonaniu tego zespołu. Przyjdź i weź pokój ten.
nas nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Mamy bardzo ważne ogłoszenie, które właśnie przed chwilą do nas dotarło. Wszystkie osoby, które do tej pory jeszcze nie uregulowały należności za kongres, czy to za posiłki, bardzo prosimy, abyście nie zwlekali z uregulowaniem wszelkich należności, ponieważ osoby, które są w rejestracji, muszą czekać właśnie na was aż do tego momentu. Każdy chyba zgodzi się z tym stwierdzeniem, że każdy dzień jest okazją do wydawania świadectwa, prawda? Ale jak robić to w miejscu pracy? Pracujemy w różnych miejscach i to daje nam różne możliwości działania. Zapraszam teraz naszych gości do udziału w programie Jak świadczyć o Chrystusie w miejscu pracy. Program, który ma na celu przyjrzenie się różnym sposobom wydawania świadczenia w kręgach ludzi, z którymi mamy najbliższy kontakt, przez to, że razem z nimi pracujemy. Zapraszam. W naszym gronie obecny jest Marek Skrzypczak. Marku, jakbyś mógł przedstawić, powiedzieć kilka słów o sobie, czym aktualnie się zajmujesz? Jak już mnie przedstawiłeś, to już powiem tylko tyle, mam na imię Marek, mieszkam w okolicy Poznania, na co dzień zajmuję się prowadzeniem firmy budowlanej. No właśnie, jak usłyszałem, że zajmujesz się właśnie taką działalnością, że prowadzisz firmę budowlaną, to pierwsza myśl, która powstała w mojej głowie, no to jak adwentysta może to wszystko pogodzić? Przecież schodzą słuchy o tym, że typowy polski budowlaniec, no to nie może bez alkoholu wytrzymać. Przekleństwa też często padają na placu budowy. Jak akurat pod tym względem wygląda twoja firma? Już miałem okazję w zeszłym roku troszeczkę na ten temat powiedzieć. Jak przyjmuję pracowników, to na samym początku mówię o pewnych zasadach, które chciałbym, aby panowały w mojej firmie. I od razu zaznaczam na rozmowie kwalifikacyjnej, że jestem osobą wierzącą i chciałbym, aby w mojej firmie panowały standardy, które wypływają z Pisma Świętego, tego, co Pan Bóg powiedział, pokazał ludziom, jak mają żyć. No właśnie, wspomniałeś o tym, że w zeszłym roku już opowiadałeś na kongresie trochę o swojej firmie. Jakbyś mógł przypomnieć, jakimi jeszcze zasadami kieruje się twoja firma? No, takie podstawowe dla adwentysty to to, że nie pracujemy w sabat. Myślę, że to jest łatwe dla każdego, jak ma weekend wolny. A jeszcze jak w piątek może, szczególnie w zimie, skończyć pracę o 15, to wszyscy są zadowoleni. Ale są też inne kwestie. Każdemu pracownikowi mówię na samym początku, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek chociaż pachniał alkoholem w pracy.
I muszę przyznać, że w ciągu 15 lat prowadzenia tej działalności dwa razy miałem taki incydent w historii mojej firmy, że zdarzyło się, że ktoś od kogoś było czuć, ale to był nowy człowiek, który no, nie przyjął się tak naprawdę. Inne sprawy to na przykład zakaz palenia w pracy. Żaden z moich pracowników w pracy nie pali. Przeklinanie to jest troszeczkę trudniejszy temat, bo przyzwyczajenia są duże, aczkolwiek nawet w ubiegłym tygodniu byłem u klientki, u której już kilkakrotnie robiliśmy jakieś remonty i mówię, no tak nie bardzo mamy czas teraz, a jeszcze taka mała robótka. Może by pani kogoś innego, dlaczego pani tak koniecznie chce nas? Ja wiem, że wy nie przeklinacie. Tak powiedziała moich pracownikach. Mówi, obok mojego domu była budowa i musiałam okna zamykać, co tam się działo. U was tego nie ma. Miło by było to słyszeć. To ciekawe. W takim razie no, chciałbym usłyszeć coś więcej na temat reakcji pracowników na te twoje wymogi. Kiedy przychodzą na rozmowę rekrutacyjną i przedstawiasz im listę rzeczy, które są absolutnie nieakceptowalne u ciebie w firmie, natomiast są, no niestety, powiedzmy normą w dzisiejszych czasach. Jaka jest ich reakcja? Z tym bywa różnie. Niektórzy mówią, że szanują takie zasady i nawet chcieliby coś takiego stosować w swoim życiu, a inni są po prostu zdziwieni. Mhm. Wspomniałeś już troszkę o tym, jak ludzie potrafią patrzeć na twoją firmę, że widzą różnicę. Zatem powiedz nam proszę coś więcej na temat właśnie prowadzenia firmy, która ma pewne takie bardzo wysokie standardy chrześcijańskie. Czy mógłbyś podać jeszcze jakiś przykład tego, jak ludzie, którzy korzystają z twoich usług, no odbierają was? Czy faktycznie opłaca się zawsze czekać, czy ma firma wzięcia, że tak powiem, w okolicy? Muszę powiedzieć, że no jeden z takich przykładów. Kilka lat temu wykonywaliśmy remont domu u pewnych państwa i po kilku latach, chyba to było w zeszłym roku, zadzwonił po raz kolejny do mnie prośbą, że kupił dom i chciałbym, żebyśmy dla niego tam wyremontowali coś, kilka pomieszczeń. A ja mu odpowiedziałem, że no wie pan co, no jest mi przykro, nie mamy wolnych terminów, a pan by chciał tak szybko, no może pan kogoś innego znajdzie, kto by panu zrobił. A on mi przez telefon mówi coś takiego. Wie pan co, robił pan kiedyś u mnie remont, a muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja mam kilku pracowników i też firm podwykonawczych i ja z ludźmi nie jestem na budowie i ten człowiek mi mówi coś takiego, że jak wtedy pracowaliście u mnie, ja wiem, że u was panują takie dobre zasady, że pan tak dobrze traktuje ludzi i naprawdę zależy mi, żeby to wasza firma u mnie robiła. Poza tym wierzymy w tego samego Boga. Dlatego na pewno się dogadamy. Nic z nim o Panu Bogu nie rozmawiałem. No, naprawdę niesamowite, co opowiadasz. Słyszałem także o pewnej unikalnej inicjatywie wyjazdów integracyjnych, które są również w twojej firmie. Przyznaję, że integracja, samo słowo integracja budzi u mnie jedno skojarzenie. No, niestety w firmach wygląda to w taki sposób, że pije się alkohol, są jakieś takie wyjścia. Jak wygląda akurat integracja wśród twoich pracowników? No tutaj chętnie bym opowiedział coś, chociażby taki przykład zeszłego roku, ale opowiem jak to od kilku lat praktykuję. Staram się zorganizować taki wyjazd dla wszystkich pracowników i ich rodzin. Także szukam domu w górach, najczęściej w jakimś odludnym troszeczkę miejscu. Także najlepiej, gdyby nie było telewizji i żadnych blisko atrakcji.
powiedzmy sobie, nie najlepszych atrakcji i układam plan takiego wyjazdu. Na takich wyjazdach program jest ułożony dość szczegółowo. Rano mamy wspólne śniadanie, a może jeszcze dopowiem. W zeszłym roku było to tak, że znalazłem taki domek w górach nad rzeczką, taki skrojony na miarę naszej firmy, na 25 osób i tak pojechaliśmy z rodzinami. Każda rodzina miała swój pokoik z łazienką, ale kuchnia była wspólna i taki salon z kominkiem też wspólne. Także jak ktoś nie chciał być w pokoju, to byliśmy razem. Obok tego domu była taka szopa, w której była sauna, ogrzewana tam drewnem. A w programie mamy coś takiego, że każdego dnia idziemy gdzieś w góry na wycieczkę, albo zwiedzamy jakieś zabytki, albo idziemy do jakiegoś parku linowego, tak żeby panowie mogli się troszeczkę wyszaleć, albo zmęczyć na wyprawie w góry. W zeszłym roku też mieliśmy taką nocne podchody. Mój syn się podjął ucieczki, a myśmy go gonili w górach w nocy, także było ciekawie. Nawet troszeczkę pobłądziliśmy, a Dawid się bał, że go nie znajdziemy sam w lesie. Ale to powoduje, że te relacje między nami się poprawiają, takie są bardziej przyjacielskie. No, ale tak do tego, z takich spraw duchowych, każdy dzień staram się tak zorganizować, żebyśmy mieli wspólne posiłki poza tymi wyjazdami. I rano, jak zaczynamy dzień, proszę, żeby wszyscy przyszli na śniadanie. I wtedy mam w zwyczaju wyjąć Biblię i przeczytać jeden lub dwa wersety z Pisma Świętego, które dają jakieś takie praktyczne rady dla człowieka, jak żyć. I później krótko po takim przeczytaniu takich kilku wersetów, bo nie chcę się narzucać nikomu, krótka modlitwa, podziękowanie Panu Bogu za spokojnie przez Panu noc, za to, że możemy być razem, za to, że nam daje pokarm i o prośbę o błogosławieństwo Boże i opiekę na dzień, który jest przed nami. Tak wygląda przeciętny dzień na takim wyjeździe. No, doszły mnie także słuchy, że nie tylko w tygodniu spędzacie czas ze sobą, ale również piątek i sobotę. Jak to wygląda z twojej perspektywy człowieka, no, który świętuje sobotę, który pewnie pewnych czynności nie wykonuje akurat w sabat, no i nagle jesteś w gronie osób, które no nie mają takiego pojęcia akurat i nie święcą soboty. Jak to akurat wygląda? Jakbyś mógł przybliżyć ten temat? To prawda. Jak w tygodniu mamy ułożony plan dnia, to on jest dosyć mocno napięty, żeby nie było zbyt dużo wolnego czasu, tylko byśmy mieli wspólne zajęcia. Natomiast w sobotę program jest troszeczkę luźniejszy, ale tak w programie pisze, że do południa mamy taki czas wspólnego czytania Biblii, ale dla chętnych. To nie jest obowiązkowe. Kto chce, przychodzi, kto nie chce, nie przychodzi. I to jest takie dwie sytuacje z takiego spotkania. Jedno kilka lat temu. Jeden z pracowników w sobotę rano przychodzi, na schodach mnie spotyka i mówi: szefie, ale my nie przyjdziemy. Ja mówię: spokojnie, no, nie ma problemu. Był to Mariusz. Prawdopodobnie teraz nas ogląda. On nie pracuje już u mnie. Ma swoją działalność w tej chwili, ale co tydzień jest w naszym kościele na nabożeństwie. I chwała Panu Amen. Bogu za to. Pozdrawiam Mariusz i Marzenę. A innym razem na takie spotkanie zupełnie w innym miejscu przyszliśmy po śniadaniu, bo to jest po śniadaniu przerwa, a później taki czas na to studium i jestem tak ciekawy, przyjdzie ktoś, nie przyjdzie nikt. Wybiła godzina tego spotkania, nie ma nikogo, a dwie minuty później wszyscy. Cała firma, z całymi rodzinami, wszyscy. Przez półtorej godziny czytaliśmy Biblię. I na koniec, no przepraszałem, że tak się przeciągnęło, bo tam trwało to dłużej niż planowaliśmy. Mówię, przepraszam, że tak to się przeciągnęło. A jedna z żon pracownika mówi:
Nic nie szkodzi, chcemy więcej. Amen. Chwała Bogu. Zatem czy w Twojej firmie pracuje większość adwentystów? Ilu adwentystów akurat masz zatrudnionych? Bo to brzmi naprawdę fantastycznie. Do niedawna jeden. W tej chwili dwóch. Dziękuję ci Marku, za tą historię, którą opowiadałeś, bo to naprawdę pokazuje, jak mając firmę, możemy świadczyć ludziom o Bogu. Czy mogę coś jeszcze dopowiedzieć? Proszę bardzo. Po tym, jak ta dziewczyna powiedziała, że chcemy więcej, wróciliśmy do domu, a że ja wprowadziłem się z moją rodziną do naszego nowego domu. Zaprosiliśmy ich, żeby nas odwiedzili, mojego pracownika z żoną. No i przy wyjściu pytam, może byście chcieli tak systematycznie, tematycznie studiować Pismo Święte. Oni chętnie. No i tak się spotykaliśmy przez wiele miesięcy. I co ciekawego, ten człowiek, który z nami studiował i ta jego żona, ale on, o nim chcę mówić, szedł do pracy później i codziennie z chłopakami w przerwie śniadaniowej były dyskusje na temat tego, co my studiowaliśmy. Niesamowite. Amen. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Adamie, chciałabym, żebyś powiedział kilka słów o sobie. Tak, nazywam się Adam Walus. Jestem muzykiem, jestem klarnecistą, saksofonistą. Od 16 lat prowadzę swoją prywatną szkołę muzyczną, a także od 10 lat wraz z moją drogą żoną jesteśmy rodziną zastępczą, obecnie rodzinnym domem dziecka. 26 lat temu oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, 25 lat jestem adwentystą. Piękny jubileusz. Jesteś więc pedagogiem i pracujesz z dziećmi. Pierwsze moje skojarzenie to jest wpływ, jaki masz na swoich uczniów, jaki możesz mieć. Ale zastanawiam się, jaki wpływ w kierunku duchowym może mieć nauczyciel muzyki. Wyobrażam sobie, że nauczyciel literatury, czy przyrody, czy wychowania fizycznego ma może większą łatwość, żeby zacząć ze swoimi uczniami rozmawiać czy na temat zdrowia, czy na tematy światopoglądu, a więc wejść łatwo na tematy duchowe. Ale ty, jakie masz doświadczenia w tej dziedzinie? Muzyka ma w sobie niesamowity potencjał i niesamowite oddziaływanie. Myślę, że wielu z nas sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast w codziennej mojej pracy z młodzieżą, z dziećmi jest wiele takich punktów zaczepienia, tak bym to nazwał. Zwykle mam taki zwyczaj pytać dzieci, jak im minął tydzień, co się u nich wydarzyło, jak się mają. Opowiadają wtedy. Czasem opowiadają o swoich problemach, czasem o jakichś trudnych sprawdzianach. Jest tutaj tak dużo miejsca, aby powiedzieć o Panu. No i tak też się dzieje. Literatura muzyczna. Mamy tak wiele muzyki kościelnej, muzyki chrześcijańskiej. No, wspomnę tutaj taki standard, który nawet moglibyśmy nazwać, że to już jest cover, Amazing Grace, prawda? Jest to obowiązkowy temat, który moi uczniowie muszą grać. Wtedy pytam ich, czy wiedzą, jak ten utwór powstał, czy znają polski tytuł, co to oznacza. I także tutaj mam możliwość, aby im opowiadać o łasce Bożej, o Chrystusie. Myślę, że to takie najważniejsze ujęcie tych moich bezpośrednich relacji z uczniami. Tak? No dobrze. A w roku szkolnym są takie szczególne okazje. Jakieś uroczystości, rocznice, zakończenie roku szkolnego. Przede wszystkim chyba to, czy prowadząc szkołę prywatną można wykorzystać taką okazję do działań misyjnych? Czy robisz to i jeśli tak, to jaki jest tego efekt? Jak reagują na to uczniowie i ich rodzice? Tak, to jest
kapitalna okazja właśnie, aby przekazać sporo Ewangelii. Przy okazji popisów zakończenia roku szkolnego, różnych występów na zewnątrz, w których też biorą uczniowie mojej szkoły udział, mam okazję wręczać im pamiątki, nagrody i już wspomniane zakończenie roku szkolnego dla wszystkich zawsze jest książka chrześcijańska, płyta z muzyką chrześcijańską albo filmy chrześcijańskie, które no, bardzo fajnie oddziaływują na dzieci i na ich rodziców. Nieraz słyszę podziękowania właśnie z ust rodziców. Dziękujemy Pani Adamie za ten film. Ten film jest niezwykły. Albo ta płyta, lub ta książka. Także tutaj już na przestrzeni 16 lat bardzo dużo tej literatury, tych filmów, tych materiałów zostało wykorzystanych. No i jest to taki fajny obszar, w którym można właśnie przekazywać Ewangelię. A na początku naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że dzieci pytasz o to, jak minął im tydzień, one zbierzają się z różnych swoich spraw. Powiedz, czy zdarzyło ci się zaprzyjaźnić z jakimś swoim uczniem, wejść w takie naprawdę głębsze relacje? Czy masz takie doświadczenia? Tak, ja myślę, że dzisiaj wymienię Patrycję i Rafała. Pewnego dnia Patrycja przyszła na lekcję i zapytałem się jak zwykle, co tam Patrycja u ciebie, jak się masz, jak minął tydzień? A Patrycja mówi mi tak, wie pan co, mam przeprawę z moją mamą, bo ja nie chcę jeść mięsa, ja jestem wegetarianką i mama strasznie się martwi o mnie i mam tutaj spore kłopoty w tym temacie. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, no może byśmy porozmawiali, może bym trochę przekazał ci materiałów. Ja już jestem 20 lat wegetarianinem i świetnie się czuję. Przebyłem 2 razy zapalenie wątroby i mam dobrą formę. Przedstawiłem też moje świadectwo, jak Bóg uzdrowił mnie. No i tak nawiązał się kontakt z jej mamą. Zaprosiłem Patrycję z mamą do siebie, do domu. Tu już przejęła temat moja kochana żona Weronika, która w tym obszarze dosyć swobodnie się porusza. Znaki czasu, książki nasze z naszych wydawnic na ten temat zostały przekazane. Poznaliśmy się w zakresie konfesyjnym. Przedstawiłem im to, że my jesteśmy adwentystami, że my właśnie preferujemy jako adwentyści taki zdrowy styl życia, że wśród naszej społeczności jest wielu wegetarian i to jest tylko mit, że niejedzenie mięsa może spowodować jakieś po prostu negatywne konsekwencje. Natomiast kolejną osobą to Rafał. Tak? Rafał, młody człowiek, przyszedł do mojej szkoły w wieku tam 20 paru lat jako student języka angielskiego. Chciał uczyć się grać na saksofonie. No i tak od tych lekcji się zaczęło. Ja też często lubię w trakcie prowadzenia lekcji, przy okazji interpretacji utworów, lubię porównywać do wielu kwestii i do wyższych spraw. Są pewne odniesienia, tak? Więc tu na tym polu zaczęliśmy rozmawiać o Bogu, o Ewangelii, o Jego łasce, o Jego stworzeniu, o tym, jak to wszystko uczynił. Przekazywałem mu też literaturę i w pewnym momencie Rafał zdecydował się oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wprawdzie przyłączył się do kościoła luterańskiego, natomiast niedawno z nim miałem kontakt, ponieważ poprosił mnie o pewne aranżacje, pewne materiały, opracowania do jego realizacji, bo dalej zajmuje się też muzyką w pewnym obszarze. I okazuje się, że Rafał mówi, wiesz, no, szukam głębiej, studiuję dalej Biblię. Widzę, że tutaj ta społeczność trańska jest taka troszeczkę zamknięta i widzę, że potrzebuje takiego większego, głębszego doświadczenia. Byłoby jeszcze dużo do powiedzenia w tym temacie, natomiast tu właśnie doświadczenie Rafała i materiały, które zostały mu przekazane, rozmawialiśmy o kwestiach sabatu, kwestiach przekazań, o wielu tematach, studiowaliśmy razem Biblię, u mnie został zapraszony do mnie, do domu i tutaj te relacje dalej utrzymujemy, te kontakty. Wspomniałeś o sabacie. Jak tak. Radzisz sobie, prowadząc szkołę artystyczną, z tym, że twoja szkoła w sobotę
nie organizuje lekcji. A zresztą lekcje to nie wszystko. Przecież są koncerty, konkursy, próby, różnego rodzaju uroczystości. To wszystko odbywa się w piątek wieczorem lub w sobotę. Jak radzisz sobie z takim tematem i jak reagują uczniowie na to? Tak, tutaj jest temat ustawiony bardzo prosto i tak konkretnie prosto już ten temat się przewijał w moim życiu od początku, kiedy zostałem adwentystą. Jeszcze pamiętam doświadczenia z czasów mojej edukacji, kiedy to musiałem zaliczyć rok chóru i chodziłem na ten chór przez cały rok, a na koniec pani z chóru powiedziała: słuchajcie, za 2 tygodnie w sobotę jest wielki przegląd chóru, wszyscy muszą być, a chcą zaliczyć. Ja do niej przyszedłem: pani profesor, ale przepraszam bardzo, ja w sobotę nie będę śpiewał. Jak ty sobie wyobrażasz życie, karierę, muzyka i tak dalej? Temat się rozwinął. Jak nie przyjdziesz na ten występ, to ja cię po prostu usadzę. A wiesz, że jak nie zaliczysz na pierwszym roku tego chóru, to wylecisz. Ja powiedziałem: przepraszam bardzo, ale niestety, ale ze względu na moje przekonania, no nie mogę tego zrobić. Nie przyszedłem, oczywiście nie wyleciałem. Pan Bóg nad tym zapanował i wszystko się ułożyło dobrze. Moja szkoła prowadzi zajęcia od poniedziałku do czwartku. Nauczyciele, moi pracownicy, którzy u mnie pracują, o tym dobrze wiedzą. Oczywiście niejednokrotnie czasem jest temat odrabiania jakichś zajęć i jest kwestia piątku, tak? A żebyśmy w piątek to zrobili albo coś. I każdy z nich dowiaduje się o tym, że u mnie jest taki układ i chcę, żeby moja szkoła miała taki format i tak to wygląda. I przy tej okazji możemy też rozmawiać. Oczywiście nauczyciele moi też otrzymują przy okazji różnych uroczystości czy przy okazji świąt, ponieważ wiem, że dla nich to jest znaczący czas, literatury, materiały. W ten sposób się poznajemy, w ten sposób przekazuję im świadectwo o Panu. Ale na początku naszej rozmowy wspomniałeś, że nie tylko jako muzyk prowadzisz prywatną szkołę muzyczną, ale również razem z żoną prowadzicie rodzinny dom dziecka, więc zajmujecie się pieczą zastępczą nad dziećmi, które skierowane są do waszej rodziny. I to jest sytuacja zupełnie inna niż prowadzenie szkoły, dlatego że w szkole przychodzisz na godziny, możesz się do tego przygotować, możesz zdążyć ubrać pewną maskę chrześcijanina, ale w domu sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Tutaj po prostu jesteś cały czas z dziećmi, żyjesz z nimi, tu jesteś sobą. Czy można powiedzieć, że tu po prostu najważniejszy jest styl życia? Kiedy nawróciłem się i oddałem swoje życie Chrystusowi, dotarła do mnie taka informacja, aby chodzić z Bogiem jak Enoch, tak? Bardzo mnie to zainspirowało, bardzo mi się spodobało i jest to jakby takim mottem mojego życia. Chodzenie z Chrystusem na co dzień, oddawanie Mu swojego życia i pozwolenie Mu działać w swoim życiu, to jest jakby dla mnie najbardziej istotna sprawa. I myślę, że tutaj w tym codziennym życiu, w pracy z dziećmi, które często są bardzo pokrzywdzone, które często mają przypadłości typu FAS i inne zespoły, FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy. Praca z nimi jest to coś bardzo fascynującego dla nas, dla mnie. Natomiast wymaga też dużej determinacji, dużej samodyscypliny. I tak jak wspomniałaś właśnie, pokazywania takiego modelu właściwej rodziny i przekazywania tych wartości chrześcijańskich. Natomiast zauważyłem to, że tego się nie da, kiedy Chrystus nie zapanuje nad tobą. Nie da się tego. Tego się po prostu nie da. I dzieci to bardzo szybko wyczuwają. I tutaj żadna maska nie zdaje egzaminu. Czasem by się chciało ją założyć i się próbuje ją zakładać. Jesteśmy tylko ludźmi, nie będę udawał świętego z obrazka. Ale to nie gra. To po prostu nie gra. To nie stroi. Ale wiem, że nie tylko ty i twoja żona wydajecie świadectwo przed dziećmi, które przyjęliście do swojej rodziny, ale że również te dzieci wydają świadectwo przed innymi osobami. Powiedz coś więcej na ten temat, bo to bardzo ciekawe. Tak,
Praktykujemy codzienne, wspólne i osobiste nabożeństwa z dziećmi. Dzieci, które już umieją czytać, uczymy osobistej relacji z Panem, nabożeństw, studium Słowa Bożego. Co jest ciekawe, bardzo interesujące, że te dzieci są takie bardzo proste, bardzo autentyczne. One nie mają nic do stracenia. One są szczere w tym wszystkim, co robią. My często jako dorośli to tak, czasem się gimnastykujemy, a nieraz byśmy chcieli niektórym ludziom powiedzieć, a wiesz, my to nie jesteśmy wcale tacy dziwni, ci jako adwentyści, my to jesteśmy tacy podobni i tak próbujemy się może czasem jakby dopasować. Dzieci są bardzo wprost, bardzo szczere. Idą do szkoły, opowiadają swoim kolegom, koleżankom o Chrystusie, opowiadają o sobacie, opowiadają o tym, co było w kościele, o tym, co było w domu, jaki film oglądali, opowiadają nauczycielom. Ciekawa jest taka sprawa, że jeden z naszych wychowanków, Damian, kiedyś został poproszony, aby w piątek wieczorem, po południu po prostu, o jakiejś godzinie, nie pamiętam już tej chwili, aby przybył na zajęcia. Damian mówi, proszę Panią, ale ja nie mogę przyjść w piątek. A Pani mówi, wiesz co Damian, rozpoczęcie sabatu dopiero jest później. Zdążysz, spokojnie, nic się nie zdążysz. Także właśnie dzieci oddziałują. Mieliśmy w zasadzie, nowy będziemy formować zespół muzyczny, z którym występujemy i po zborach, i w różnych miejscach, w szkołach, w szkole, na konferencjach, na różnych organizowanych spotkaniach z tytułu właśnie propagowania rodzicielstwa zastępczego. Tak? W tym roku, w czerwcu mieliśmy konferencję Rodzina z Pasją. Tam występowaliśmy właśnie z naszą rodziną, z naszymi dziećmi, z naszym zespołem. No, widzieliśmy to oddziaływanie na słuchaczy. Płynęły łzy. Natomiast nasza pani dyrektor potem powiedziała nam po konferencji, że podeszła do niej jej znajoma i powiedziała jej tak. Ty słuchaj, jak tyś tu taką ewangelizację załatwiła? Jak tyś to zrobiła? Myśmy zostali poproszeni po prostu o program. I w tym programie właśnie dzieci śpiewały o Chrystusie, o Jego Ewangelii, o Jego łasce. Czyli wydajecie świadectwo również wobec osób, które, no, można powiedzieć, są jakby waszymi przełożonymi, tak? Które organizują tą pracę rodzin zastępczych. Same świadectwo też dzieci, ich przemiana, ich zmiany, które następują w ich życiu. Jesteśmy cały czas pod pewną kontrolą. Kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, tak? I oni zauważają w tych dzieciach coś, czego my czasem nawet nie zauważamy. Wiecie, my na co dzień, jak pracujemy z dziećmi, to często widzimy to, co jeszcze trzeba zrobić, tak? Natomiast inni ludzie z zewnątrz właśnie mówię nam, słuchajcie, tu widać pewne zmiany, tak? To nas buduje. Czasem nawet mamy już taki moment takiego jakiegoś już osłabienia, że chcielibyśmy, żeby jeszcze pewne rzeczy się zmieniły. A tu ktoś właśnie nam mówi, słuchajcie, nie, tu widać coś takiego. I to właśnie w ten sposób działa, tak? Adamie, ale piecza zastępcza ma to do siebie, że nie jest to opieka nad dziećmi do końca, dopóki są dziećmi, do ich pełnoletności. W pewnym momencie te dzieci odchodzą od was. Czy idą do rodzin zastępczych, czy wracają do swoich domów rodzinnych. Jak godzicie się z tym, że wasz wpływ na te dzieci kończy się w pewnym momencie? Czy nie pozostaje takie wrażenie, że ponieśliście zbyt wielki trud w stosunku do uzyskanych efektów? Nigdy tak nie myślimy, ponieważ wierzymy, że mamy odpowiedni czas dany, wspólny czas i chcemy ten czas dobrze wykorzystać. Zostałem poproszony też o udział w takiej audycji w Radiu M w czerwcu tego roku, gdzie też padło podobne pytanie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy pewien czas, w którym możemy oddziaływać, w którym Bóg może oddziaływać przez nas na te dzieci. Nawet kiedy czasem mieliśmy bardzo małe dzieci i bardzo krótko, to wierzymy, że ten ładunek emocjonalny, ten pokój, ta atmosfera, która w naszym domu panuje, czy może panować dzięki Bogu, ma pozytywny wpływ. Jest to pewien klocek, jest to pewien puzzel w rozwoju tego dziecka. Jest to pewna inwestycja dla niego na przyszłość. Natomiast niezwykłe doświadczenie przeżyliśmy teraz, kiedy to czwórka rodzeństwa, które przebywało u nas w pieczy w rodzinnym domu dziecka przez okres prawie 5 lat,
zostało zaadoptowane przez rodzinę z USA, przez protestancką rodzinę Mennonitów ze Stanów Zjednoczonych. Pan Bóg te dzieci przyprowadził do naszego domu 5 lat temu. Tam przekazaliśmy im Ewangelię. Dzieci, kiedy dowiedziały się o swojej adopcji, to pytały: wujek, a czy my tam będziemy mogli studiować Biblię dalej, Pismo Święte? Ja mówię, oczywiście tak. Ten temat adopcji przewijał się już kilkakrotnie na przestrzeni minionych 3 lat, ale gdzieś rozmywało się. To nawet już jedna rodzina miała przyjechać kiedyś, później oddzwonili rano, że nie będą. A w tym roku przyjechała rodzina ze Stanów, aby przedstawić się tym dzieciom, żeby po prostu poznać się z tymi dziećmi. I tak Pan Bóg wspaniale to poukładał. Czas nas goni, więc będę się streszczał. Widzimy, że jest to częścią Bożego planu dla tych dzieci i dla naszego życia, że Bóg to realizuje. To jest niesamowite doświadczenie. Widzieliśmy się z nimi ostatnio przez Skype'a, tak? Są zadowoleni, są szczęśliwi. Pytaliśmy się, co byliście na nabożeństwie, byliście w kościele. A Czesiu odpowiada, tak, ale nie w sobotę. Także te wartości i te prawdy biblijne zostały tam gdzieś zaszczepione. Pan Bóg to właśnie w taki sposób zrobił. Mhm. Czy macie też takie wrażenie jak ja po opowieści Adama, że z tej jednej rodziny wpływ roznosi się niemal na cały świat? Wpływ ku dobremu. Byłoby wspaniale. Natomiast piękną rzeczą jest to, co chcę powiedzieć na koniec tej chwili. Abyśmy zrobili tylko ten jeden mały kawałek, który jest nam dany od Pana. I to jest coś niesamowitego. Za to dziękuję Chrystusowi, że możemy ten mały kawałek gdzieś tam w naszym obszarze codziennego życia realizować dla tych, którzy nas potrzebują. Bo przecież wychodzenie naprzeciw potrzebom innych to jest Ewangelia. To jest Ewangelia i to mnie pasjonuje, to mnie fascynuje. Amen. Dziękuję Ci za rozmowę. Włodzimierzu, gdybyś mógł kilka słów o sobie powiedzieć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Włodzimierz Tarasiuk, jestem lekarzem. Pracuję jako lekarz rodzinny wraz z moją żoną, która również jest lekarzem, oraz innym małżeństwem. Prowadzimy przychodnię lekarza rodzinnego. Opiekujemy się 14 tysiącami pacjentów. Dodatkowo zatrudniamy jeszcze 3 lekarzy, rejestratorki, pielęgniarki, położne, w sumie prawie 30 osób. Więc tak jak powiedziałeś, jesteś lekarzem, prowadzisz przychodnię. W jaki sposób lekarz może opowiadać drugiemu człowiekowi o Bogu? Doskonale wiemy, jak wyglądają realia w Polsce. Często trzeba czekać w długich kolejkach, żeby dostać się do lekarza, a gdy w końcu się dostaniemy do tego upragnionego specjalisty, to jest dosłownie kilka minut, kiedy ten człowiek może nam udzielić jakiejś porady albo przepisać jakieś badania bądź leki. Jak ty działasz akurat w tym środowisku? Tak rzeczywiście jest. Każdego dnia przed moim gabinetem ustawia się 50, 60, 70 osób, którzy koniecznie chcą się do mnie dostać. No i muszę dla każdego znaleźć czas. Ale w tym natłoku pracy zawsze staram się znaleźć jednego, dwóch pacjentów, którym poświęcam troszkę więcej czasu, 15, 20 minut, z którymi zaczynam rozmawiać na temat życia i bardzo często również na temat Boga. Większość pacjentów przychodzi oczywiście po receptę. Pacjenci chcą wierzyć, że otrzymają receptę, lek, który zdziała cuda, wezmą tabletki i będą zdrowi. Te tabletki rozwiążą wszystkie ich problemy. Jako lekarze możemy pacjentów utwierdzać w tym przekonaniu, że tak rzeczywiście jest i dawać taką nadzieję. Jest to nieraz bardzo wygodne, ale niestety jest to złudne, dlatego że większość problemów, z którymi się dzisiaj pacjenci do nas zgłaszają, wynika z chorób cywilizacyjnych, których niestety nie da się wyleczyć za pomocą tabletek. Potrzebna jest zmiana stylu życia. I w gabinecie staram się ludziom o tym mówić, o zmianie stylu życia. Nasze adwentystyczne zasady zdrowia, które mamy dzięki Bogu już od wielu lat, które mamy sprawdzone, dzisiaj są
zaakceptowane przez naukę, są potwierdzone przez naukę. Także mogę o tym mówić z uniesionym czołem, ale zawsze wskazuję na to, że te zasady zdrowia mają swój początek w Piśmie Świętym. Wskazuję na to, że to Bóg dał nam dietę, która jest idealną dietą, najlepszą dietą. Już na pierwszych stronach Pisma Świętego czytamy o tej diecie. Że to Bóg powiedział, że nie powinniśmy jeść tłuszczy zwierzęcych. Że to Bóg powiedział, że dbanie o nasze zdrowie jest naszym obowiązkiem. A jeśli nie dbamy o to zdrowie, niszczymy świątynię ciała, świątynię Ducha Świętego, jest to grzech. Widzę, że bardzo angażujecie się w tą swoją pracę i wychodzicie poza schemat, prawda? Bo moglibyście powiedzieć, no powiemy tam ludziom, żyw się zdrowo i następny pacjent, prawda? Ale mógłbyś się podzielić jakimś doświadczeniem właśnie, jaki wpływ macie na tych pacjentów, którzy do was przychodzą? Oczywiście mnóstwo jest takich doświadczeń i mógłbym tutaj godzinami opowiadać różne doświadczenia. Oprócz tych pacjentów, którzy potrzebują leków i potrzebują informacji na temat stylu życia, przychodzą pacjenci, którzy po prostu nie radzą sobie z życiem, którzy przeżywają różne problemy, rozwód na przykład, albo problemy w pracy, albo problemy z dziećmi, którzy przychodzą do lekarza, bo nie bardzo wiedzą, jak sobie poradzić z tym życiem. Proszą często o leki na uspokojenie. I ja wtedy tym ludziom mówię, że owszem, ja mogę wypisać lek na uspokojenie, ale mówię, proszę panią, proszę pana, musi pani mieć świadomość, że ten lek nie rozwiąże pani problemów. Ten lek otumani panią. Ten lek spowoduje, że pani przestanie może myśleć, ale problemów nie rozwiąże. I to jest taki moment, kiedy mogę wyciągnąć Pismo Święte i powiedzieć, że dla mnie Pismo Święte i wiara jest takim sposobem, najlepszym sposobem na rozwiązywanie wszelkich problemów w życiu. Bo po pierwsze Bóg daje nam spokój. Niesamowity spokój, którego możemy doświadczyć, którego dzisiaj tak bardzo wszyscy ludzie potrzebują. A po drugie też Bóg daje mądrość, jak żyć i jak poukładać swoje życie, aby tych problemów uniknąć. Bardzo często jest tak, że poświęcam 10-15 minut na czytanie Pisma Świętego. Ludzie reagują naprawdę niezwykle. Pamiętam, jedna pani, potem się okazało, że jest nauczycielką, zadała mi pytanie, doktorze, czy jest gdzieś jakieś miejsce tutaj w tym naszym mieście, gdzie można byłoby czytać Pismo Święte, studiować Pismo Święte? Ja mówię, oczywiście, że jest takie miejsce. Mogę nawet pani podać adres. Ale mówię, wie pani, ja mam inną propozycję. Zapraszam panią do nas, do domu. Przyjedzie pani, siądziemy przy kominku, porozmawiamy o Bogu. Naprawdę mogłabym wspaniale. Takie historie nieraz się powtarzają i nieraz zdarza się, że dochodzi to do skutku. Te osoby rzeczywiście przyjeżdżają. To akurat pani nie znalazła czasu. Minęło kilka miesięcy, ostatnio do mnie przyszła. Ja już zapomniałem o tym, że z nią rozmawiałem, ale ona nie zapomniała. I pyta mnie, doktorze, pan mnie zapraszał na spotkanie. Czy to jeszcze aktualne? Tak, mówię, jak najbardziej aktualne. A czy ja mogłabym przyjechać z moim partnerem? Bardzo proszę, mówię. Czekam, aż dojdzie to spotkanie do skutku. Wiele innych osób też tak pozytywnie reaguje. Po takiej rozmowie zazwyczaj zostawiam pacjentom książkę. Mam dwie książki. W zasadzie mam wypożyczalnię książek w swoim gabinecie. Książkę Bądź zdrów oraz książkę On przychodzi. Tym pacjentom, z którym mówię na temat stylu życia, zasad zdrowia, zostawiam książeczkę Bądź zdrów, przy czym zaznaczam, że pożyczam książkę, że mają przeczytać i mi ją odnieść, abym mógł przekazać innym pacjentom. A tym pacjentom z kolei, z którymi rozmawiam na temat Boga i tej nadziei i tego spokoju od Boga, zostawiam książkę On przychodzi, Znaki nadziei. Wspaniale. Widzę, że nie tylko staracie się leczyć objawy, ale przede wszystkim dochodzić do sedna, prawda? Czyli do tego, co tak naprawdę powinno być rozwiązane. Ale chciałbym także się dowiedzieć,
powiedziałeś, że zatrudniacie około 30 ludzi, prawda? Jak oni działają? Jak oni zapatrują się akurat na tak no, niecodziennych pracodawców? Nie jesteśmy jedynymi pracodawcami. Pracujemy w ramach spółki lekarskiej, spółki partnerskiej, więc mamy jeszcze wspólników, którzy są katolikami. Ale współpraca odbywa się bardzo dobrze i możemy świadczyć przykładem. Aczkolwiek też również bardzo często dochodzi do rozmów. Pamiętam taką sytuację, jedna nasza pracownica wykazała zainteresowanie literaturą, którą akurat trzymałem w gabinecie. Okazało się, że jest zainteresowana sprawami duchowymi. I potem była taka sytuacja, że mieliśmy w zborze osoby z grupy misyjnej, trzech aniołów. No i oni chcieli jakiegoś kontaktu, żeby chcieli z kimś studiować Pismo Święte. Zadzwoniłem do tej pani. No i mówię, proszę panią, czy miałaby pani ochotę spotkać się, abyśmy mogli wspólnie razem poczytać Pismo Święte? I odpowiedź no, zaskoczyła mnie, była niezwykła. Mówi, doktorze, ja już tak długo czekam na taki właśnie telefon i na takie pytanie. Bardzo bym chciała. Spotkaliśmy się, studiowaliśmy Słowo Boże. Ona przyszła na nabożeństwo, przyszła razem ze swoim mężem, ze swoim dzieckiem. Przychodzą. Nie są to regularne wizyty w kościele, ale mają świadomość, że mogą przyjść, mają świadomość, że tutaj mogą znaleźć Słowo Boże, mogą znaleźć Boga. No, gdy słucham twojej opowieści, widzę, jak piękne rezultaty przynosi życie z Bogiem. I no, można sparafrazować pewne przysłowie, że najtrudniej być prorokiem w własnej firmie, prawda? Jak wygląda akurat ta sprawa? Oczywiście pracownicy patrzą na nas, oceniają nas. Może nie do końca jesteśmy świadomi tego naszego wpływu, aczkolwiek dociera do nas dużo takich sygnałów, że dobrze nas odbierają. Inne relacje są z naszymi partnerami, z lekarzami, z którymi pracujemy, prowadzimy tą spółkę. Oni mogą być szczerzy. Z nimi też szczerze rozmawiamy o Bogu i czasami bywają takie sytuacje, że mówią na przykład: przestańcie, już więcej nie chcemy słuchać o Bogu. Bywają takie sytuacje, ale zauważyłem, że niezwykłą okazją do świadczenia o Bogu są różne problemy, są różne kryzysy. Ostatnio na przykład mieliśmy taki problem, potrzebowaliśmy bardzo pracownika, lekarza i nie mogliśmy tego lekarza przez długi czas znaleźć. I w końcu spotkaliśmy się i ci nasi partnerzy mówią: no i co robicie, żeby rozwiązać ten problem, żeby znaleźć lekarza? A my mówimy: modlimy się. Zareagowali śmiechem z taką odrobiną irytacji. No jak to modlicie się? No owszem, można się modlić, no ale to przecież trzeba jeździć, trzeba szukać, trzeba odwiedzać szpitale, trzeba rozmawiać, zachęcać, przekonywać. My się modliliśmy. I proszę sobie wyobrazić, że Bóg dał nam lekarza. Ten lekarz przyszedł do naszego zboru, do kościoła. I to lekarz takiej specjalistności i takiego doświadczenia, którego najbardziej potrzebowaliśmy. Wymieniliśmy się telefonami. Po nabożeństwie w następnego dnia zadzwoniliśmy. W ciągu następnego tygodnia ta dziewczyna, ta pani lekarka podjęła decyzję, że przyjdzie do nas do pracy. Zanim minął rok, zanim skończył się rok, przyjęła chrzest. Dzisiaj jest naszą siostrą, z czego się cieszymy bardzo. Chwała Bogu. Jest to naprawdę wspaniały przykład tego, jak wykonując pracę lekarza, prawda? Wydaje się, że mamy bardzo mało czasu na to, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób pomóc człowiekowi. Natomiast jak ty opowiadasz o tym, że staracie się sięgnąć głębiej, staracie się pomóc ludziom w ich faktycznych problemach,
To jest to naprawdę wspaniały przykład. Organizujemy spotkania, wykłady na temat zdrowia. W tym roku, na początku roku zorganizowaliśmy cykl wykładów w naszym kościele, w Domu Modlitwy. Przychodziło 30 mniej więcej pacjentów, bardzo byli zadowoleni. Przez długi czas też pisałem artykuły co tydzień w naszym takim lokalnym piśmie. Też pacjenci czytali. W tym tygodniu przyszedł pacjent pierwszy raz do mojego gabinetu. Mówi: doktorze, znam pana artykuły i czytam Pismo Święte. Tak jak pan kazał, ja czytam Pismo Święte. No, zdziwiłem się, bo ja oczywiście w tych artykułach nieraz odwoływałem się do Pisma Świętego, ale no, nigdy nie nakazywałem czytania Pisma Świętego. Ten pacjent, czytając te artykuły, tak to właśnie odebrał, że ma czytać Pismo Święte. Oczywiście ucieszyłem się z tego. Wspaniale. Dziękuję ci bardzo za tą historię, którą się z nami podzieliłaś. Mógłbym jeszcze bardzo wiele opowiadać. Teraz przeżywamy historię naszego takiego znajomego, który zmaga się z chorobą nowotworową, którego tak czujemy, że Bóg w szczególny sposób postawił na naszej drodze, z którym też możemy ostatnio też mogliśmy usiąść wspólnie razem, studiować Pismo Święte. Opowiedział mi, że jego choroba zaczęła się pod koniec sierpnia. Mówi mi, że kilka dni przed tym, zanim trafił do szpitala, siedział przy ognisku, przy grillu ze swoim znajomym, popijali piwko i on tak rozmawiał z nim i mówi: wiesz, nie wierzę w Boga, ale bardzo chciałbym uwierzyć. Tydzień potem trafił do szpitala, tam go spotkałem. Dzisiaj zmaga się z chorobą nowotworową i mamy możliwość wspólnego spotykania się, rozmawiania o Bogu, studiowania Słowa Bożego. Chwała Bogu. Pawle, a teraz do ciebie kilka słów, a w zasadzie od ciebie chcę usłyszeć kilka słów. Wszyscy wiedzą, że jesteś przewodniczącym ASI Polska, ale powiedz nam, z czego żyjesz? Od kilkudziesięciu lat, od ponad 23 lat jestem prezesem kilku firm. W międzyczasie byłem prezesem kilku firm. Obecnie od 18 lat jestem prezesem firmy, rodzinnej firmy, firmy pod nazwą Primavica. Produkujemy żywność dla wegetarian, dla wegan. Żywność jest produkowana oczywiście w Polsce. Wspomniałeś, że firma działa od 18 lat. No to taka już dojrzała firma. A teraz powiedz nam parę słów o tym, jaką uroczystość szczególną obchodziliście niedawno, nie tylko związaną z jubileuszem, ale coś więcej. Tak, jak wspominałem na poprzednim kampie, na poprzednim kongresie we Wrocławiu, Bóg jest niesamowity i niesamowicie błogosławi temu, co robimy. Nie mogę tego inaczej nazwać, tak to po prostu wygląda. Firma bardzo dynamicznie rozwija się. Praktycznie 2 lata temu powinniśmy postawić dużo większy zakład. Niestety ze względu na moją chorobę odłożyliśmy to, nie dałem rady. I praktycznie 1,5 roku temu, blisko 2 lata temu rozpoczęliśmy przygotowania do budowy nowego zakładu. No i właśnie 4 kwietnia rozpoczęliśmy budowę, koniec września zakończyliśmy budowę. 2 listopada było oficjalne otwarcie tego nowego zakładu. To ekspresowe tempo, jak na taki duży obiekt. Wiem, że współpracowaliście z dużą firmą budowlaną, że na placu budowy było bardzo wielu podwykonawców i mieliście jeden cel, zarówno ty, jak i oni, budowlańcy, żeby ukończyć budowę we właściwym czasie, osiągnąć cel. Ale dla ciebie w tym wszystkim liczyło się coś jeszcze więcej. Tak. Ale nim to, co jest jeszcze więcej, to wspomnę parę słów o tej firmie, a nie powiedziała duża firma. No, faktycznie firma, która w biurach zatrudnia około 96 osób. Tylko w biurach.
nie licząc podwykonawców, których na budowach jest dziesiątki, czasami setki ludzi pracuje na jednej budowie. Rocznie prowadzą około 18, w tym roku prowadzą 18 podobnych budów do naszych i większych. Naszym celem, oprócz wybudowania zakładu i to szybkiego w terminie, byłoby sabat był przestrzegany na naszej budowie. Wiecie, nie jest to proste. Zapewne remontujecie czasami może domy, czy budujecie. Widzicie, jak to wygląda. Wykonawcy, ludzie koniecznie chcą pracować w sobotę, bo tak to po prostu wygląda. Ja jesienią zeszłego roku miałem taką sytuację. Robiliśmy elewację części socjalnej i wykonawca wiedział o tym, że w sobotę ma nie pracować, ale wielokrotnie do kierownika zakładu: pani Ewo, koniecznie musimy w sobotę. Koniecznie musimy w sobotę. Deszcz padał w tygodniu, my musimy w sobotę. Pani Ewa mówi nie. W końcu kierownik zadzwonił do mnie, mówi: panie Pawle, w sobotę musimy pracować, bo była naprawdę ulewa, nie zdążymy w czasie, musimy w sobotę. Ja mówię: nie, w sobotę nie. Mówię: dobrze, spotkamy się, to porozmawiamy. Spotkaliśmy się, przedstawiłem mu sytuację. Powiedziałem wprost, kim jestem, że zachowujemy sabat, że w sobotę nie pracujemy. Nie chcemy, żeby w tym czasie ludzie pracowali. Powiedziałem mu, że jesteśmy adwentystami dnia siódmego. A, adwentyści dnia siódmego. Ja pamiętam, ja kiedyś chodziłem do adwentystów. Ja w Gorzowie tam wiele lat temu, w Gorzowie, do Gorzowa Wielkopolskiego uczęszczałem do adwentystów i zaczął się bardzo pozytywnie wyrażać o adwentystach. A to jest tylko wstęp do tego, co chciałbym powiedzieć. No i gdy żeśmy przygotowywali się do tej budowy, wybieraliśmy spośród wielu wykonawców, chyba 6 czy 5 ofert było składanych do różnych firm, zapytań ofertowych. Wszystkim żeśmy mówili, że u nas w sabat nie należy pracować. Ale jedna rzecz to mówić, a druga rzecz to zrobić. Wyegzekwować, żeby ludzie nie pracowali. I Marek właśnie mówi: Paweł, musimy coś z tym zrobić, bo będziesz miał problem. Chcemy, żeby to zrobili w pół roku, duży zakład postawili w pół roku, będą nas gnębić, żeby w sabat pracować. Umowa, którą przygotował ten generalny wykonawca, miała kilkadziesiąt stron. Wiele zapisów, żeśmy ją całą zczytali, wszystkie punkty, jakieś swoje uwagi nanieśli, jakieś swoje poprawki. I między innymi nanieśliśmy taki punkt, że godzinę przed zachodem w piątek do godziny po zachodzie w sobotę jest całkowity zakaz pracy na budowie. I za każdorazowe złamanie tego zakazu jest kara 100 tysięcy złotych. Odważnie. Odważnie, tak. Przyszli prezesi, przyszli kierownicy na spotkanie kolejne, już chyba czwarte, piąte. Już żeśmy dobijali tą umowę do końca. Te podpunkty, wszystkie, które myśmy mówili, no ciekawe, czy zaakceptują. Jeszcze nie dotykając soboty, czy zaakceptują te punkty. Wszystkie zaakceptowali. No i potem pani kierownik projektu mówi: no wszystko ładnie, pięknie, ale ten zapis o sobocie, o zakazie pracy, co to wy chcecie nas z torbami puścić? Wy chcecie, żebyśmy wam za darmo to wybudowali? Ja mówię: nie. My chcemy, żebyście nie pracowali w sabat. No i wtedy zaczęła się: a dlaczego? A czemu? No i przez chyba 45 minut mówiłem o Biblii, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, o przykazaniach, o Bożym błogosławieństwie, o tych wszystkich sprawach, o sobocie. Zaakceptowali ten punkt. Zaakceptowali. Ja mówię: wiecie, tu nie musi być 100 tysięcy, tam może być złotówka. Bo to nie, dla mnie nie są ważne te pieniądze. Dla mnie ważne, żebyście zrozumieli, jak dla mnie jest ważne, żebyście w sabat nie pracowali. Zaakceptowali to. Spotkaliśmy się, mieli jakieś dokumenty przygotować, spotkaliśmy się za kilka dni i pani kierownik projektu mówi: no miałam dla was przygotowane materiały, które miałam wam wysłać. Ale to było w piątek po południu. Nie wysłałam, bo bałam się, że mogę karę zapłacić.
że mogę kary. Pytam, czy może. Ja mówię, wie pani, no wysłać pani może. No. Najwyżej nie odpowiem, bo ja nie odbieram w sobotę maili, ale wolałbym, żeby pani w sabat również odpoczęła, żeby pani nie musiała pracować. I wierzcie mi, że spotykaliśmy się co tydzień, narady budowlane były zawsze we środę przez pół roku i nie było jednego spotkania, na którym by nie wspomnieli tego zakazu. Mało, że myśmy między nami, między naszymi relacjami była taka umowa, to oni powiedzieli, że o tym zapisie wszyscy podwykonawcy będą wiedzieli. I faktycznie wszyscy podwykonawcy wiedzieli, że u nas nie wolno pracować w sabat. Robili posadzki na dużej hali. Robili to tak, żeby zaplanować, żeby przed piątkiem skończyć. We czwartek bodajże skończyli, ale takie posadzki trzeba polewać wodą. Dzwonili do mnie, czy mogą polać tą posadzkę wodą. Tak po prostu, tak bardzo im to utkwiło, że powiedzieli, że my tą budowę, tą sytuację będziemy pamiętali do końca życia. Amen. Paweł, ale każda budowa ma takie swoje szczególne momenty. Powiedz, jak wyglądało to na waszej budowie? Na naszej budowie też były takie szczególne momenty. Tak jak wspomniałem, 4 kwietnia wkopywaliśmy pierwszą łopatę, tak się to nazywa. Stały już koparki, stały spychy, stały ciężarówki, stały kontenery, stali pracownicy. I myśmy postanowili, że zrobimy taką małą uroczystość wkopania tej pierwszej łopaty. Miałem swoje krótkie przemówienie i wspominałem o tym zakazie. Wspominałem o tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, że chcemy Bożego błogosławieństwa dla tej budowy, którą tutaj rozpoczynamy. I ta uroczystość skończyła się modlitwą. Było około 40, może 50 osób podczas tego spotkania. Pracownicy, te koparki, to wszystko stały. Jak skończyli, powiedzieliśmy amen, potem zjedliśmy torta i te koparki, to wszystko zaczęło dalej pracować. Ale to był jeden taki punkt. Po jakimś czasie, a było to bardzo szybko, bo po gdzieś półtora miesiąca, wieszali już tak zwaną wiechę. To kolejna uroczystość, przemawiał prezes firmy, tej generalnego wykonawcy, przemawiałem ja. I wtedy im wspomniałem, mówiłem znowu o Bożym błogosławieństwie i wspomniałem, że wy pracujecie na wysokościach, bo to około 10 metrów wysoko. Mówię, ja każdego dnia o was się modlę, żeby wam się nic nie stało, żeby nikt nie spadł, żeby wszystko odbywało się bezpiecznie. Też było około 60 osób na tym, może więcej, 60 osób na tym spotkaniu. Na pewno dobrze im się pracowało na takiej budowie chronionej przez Pana Boga i modlitwę. Myślę, że tak. Za chwilę jeszcze więcej powiem na ten temat. Tak, wspomniałeś, że 2 listopada otwieraliście ten nowy obiekt. Wiem, że zaprosiliście wiele osób, ponad 120 osób, pracowników z rodzinami, podwykonawców, urzędników, przyjaciół, osoby towarzyszące tych osób. Naprawdę była spora grupa ludzi i była to bardzo radosna celebracja. Mogłam brać w niej udział z wielką przyjemnością, wspominam to. Częścią tej uroczystości były przemówienia. Pamiętam, jak brat Jarosław Dzięgielewski mówił o tym, że podstawą, że nasz dobrobyt zależy od posłuszeństwa Panu Bogu. Ale ty też coś mówiłeś wtedy. Powiedz nam tak w skrócie, o czym mówiłeś w tym przemówieniu. Zawsze jak przygotowuję się do wystąpień, zawsze mam punkty, zawsze sobie wypisuję. I przygotowując się, oczywiście robię to z modlitwą. Nawet takie biznesowe spotkania, biznesowe wystąpienia, robię to z modlitwą. I wtedy, gdy modliłem się, gdy przygotowałem to moje wystąpienie, otwarłem książkę Przypowieści Chrystusa. I tam jest taki rozdział o talentach. I tam Ellen White napisała tak.
religia Biblii ma być wpleciona we wszystko, co robimy. Czy to pracę kowala, czy to pracę kupca, czy rzemieślnika, czy murarza. We wszystko ma być wpleciona religia Biblii. A później, jeszcze kawałeczek dalej, Ellen White napisała, że wszystko, co robimy, we wszystkim powinniśmy wywyższyć Pana Boga. Wiecie, jak się przygotowuje takie wystąpienie na takiej imprezie, gdy jest ten obiekt, który naprawdę jest piękny, który naprawdę jest duży. Powiem tylko jedną taką myśl. W pewnym momencie jesteśmy na tej jednej z narad budowlanych, stoimy przy tej hali i nie Marek, drugi brat, który tam siedzi, mówi: ja nie wierzę, że to jest nasze. Ja nie wierzę, że to jest nasze. To jest tak duże, tak przestrzenne, tak ładne. I wiecie, można być dumnym i mówić o tym, że jestem, że zrobiłem, że osiągnąłem. Można o tym. A wtedy, gdy czytałem tę książkę przypowieści, stwierdziłem, że ja muszę wywyższyć Pana Boga. Że ja muszę o Panu Bogu powiedzieć. I wtedy zacząłem, już teraz mówię o wystąpieniu, zacząłem mówić o Panu Bogu, o Biblii. O tym, że jestem człowiekiem wierzącym, że dla mnie Biblia jest najważniejsza, że w Biblii jest mowa o zasadach zdrowia, o diecie, że ja zgodnie z tym, co w Biblii, dlatego to produkujemy. Potem zacząłem o Ellen White, która 116 lat temu napisała, że mamy taką żywność produkować bezmięsną, aby ludzie nie musieli jeść mięsa, że mamy budować takie fabryki w wielu miejscach świata. Wspomniałem również o tym, że jako adwentyści ponad 150 lat już mówimy o, promujemy zdrowy styl życia i o tym mówimy, do tego nawiązujemy. Wspominałem, że jako adwentyści żyjemy średnio około 7 lat dłużej. Było widać, że ludzie byli poruszeni tym, co mówię. Wydałeś piękne świadectwo. Ale piękne świadectwo Tobie i Twojej firmie wydał też inny człowiek w czasie tej uroczystości. Pamiętam dobrze przemówienie właściciela tej firmy budowlanej, która podjęła się wykonania Waszego obiektu. Przed tak dużym gremium, ponad 120 osób, ten człowiek, który nie należy do grona wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, powiedział, że w czasie tej budowy doświadczył tego, że firma Primavica jest uczciwą firmą, że stosuje zasady fair play, że ma bardzo wysokie standardy, że dzięki tej współpracy nauczył się, jakim być człowiekiem, jak zdrowo żyć. Pamiętam, że dziękował w takich bardzo poruszających słowach za partnerstwo, za szacunek, jaki mu okazywaliście, za życzliwość. Ja miałam łzy w oczach. To było bardzo poruszające wyznanie. Ale nie skończyło się na tym przemówieniu tylko, ponieważ przygotowałeś coś szczególnego dla swoich gości. Nie dla wszystkich, ale dla tych szczególnych, wybranych, do których, którym chciałeś zostawić coś oprócz wspomnień z tego okresu współpracy. Dostali ci, którzy zarządzali, ci główni zarządzający, dostali w prezencie podarunek w postaci statuetki. Ale również dostali jeszcze jeden podarunek. Dostali Biblię. Mówię, to jest drogowskaz, którym ja się kieruję. Jak będziecie tą księgę czytać, to będziecie wiedzieli, dlaczego takie, a nie inne zasady stosuję w swoim życiu. I po tym spotkaniu ten właściciel, to był wiceprezes firmy, chyba 7 razy dziękował naprawdę ze wzruszeniem, z przeżyciem za to, że mógł u nas budować zakład. Pani kierownik projektu całego to nie tylko podczas tej uroczystości, wielokrotnie nam powiedziała o tym, że cieszy się, że mogła u nas budować ten obiekt. Mówi, bo inaczej bym chyba nie poznała adwentystów. Mówi, jesteście niesamowici. Pan kierownik budowy, który na budowie, że tak powiem, zarządzał tymi ludźmi, na koniec ze wzruszeniem mówi: panie prezesie,
to było przeznaczenie, że ja tą budowę prowadziłem. Mówi, bo dla mnie te tematy nie są obojętne. Ja bardzo lubię takie tematy. Ja bardzo się cieszę, gdy mogę mieć do czynienia z takimi ludźmi. Ale nie wszyscy byli na tej uroczystości. Jeden z dyrektorów nie był. I po dwóch dniach zadzwonił do mnie, bo dotarła do niego jedna z tych Biblii, którą podarowałem, dotarła do niego do biura. Zadzwonił ze wzruszeniem. Mówi, dziękował za Biblię, dziękował za to, że mógł nas poznać. Mówi, panie Pawle, to jest nienormalne. Mówi, my mieliśmy umowę, ale myśmy nigdy do tej umowy nie sięgali, bo nie było takiej potrzeby. Myśmy się rozumieli, to było partnerstwo. Mówi, cieszę się, że mogłem dla was budować ten obiekt. I w końcu pod koniec pół godziny ze mną rozmawiał. Pod koniec powiedział takie zdanie. Dla mnie też te tematy, tak jak ten poprzedni kierownik, też te tematy nie są obce. Powiem więcej. Ja studiowałem Biblię, studiuję Biblię, ale ostatnio się trochę zaniedbałem. Będę musiał na nowo sięgnąć do Biblii, na nowo odbudować te relacje z Panem Bogiem. Dziękuję ci za to piękne świadectwo. Dziękuję wam za historię, z którymi się podzieliliście z nami. Za to, jak świadczycie w swoim miejscu pracy o Bogu. I gdyby zdarzyła się taka sytuacja, że mielibyście dosłownie minutę, aby powiedzieć, w jaki sposób mogę skutecznie opowiadać o Jezusie tam, gdzie pracuję, to jakiej rady byście udzielili? Jakby każdy z was mógł się wypowiedzieć. Moja rada jest prosta. Wstać wcześnie rano, paść na kolana i szukać łączności, kontaktu z Bogiem. Jeśli będziemy mieli ten kontakt, to Bóg wszystko inne sprawi. Będziemy mieli odpowiedniego ducha, ludzie będą widzieć w nas, że mamy coś, czego oni nie mają. W moim przypadku Bóg też pokazuje ludzi, którym warto poświęcić troszkę więcej czasu i którym warto powiedzieć to, czego akurat potrzebują. Powiedziałeś kilka słów, które mam tutaj zapisane. Podporządkować swoje życie Panu Bogu. A później szukać sposobu, jak o nim świadczyć w swoim życiu. Bo jednak trudno by było świadczyć czy mówić o Panu Jezusie, jeżeli żyjemy przeciwnie, inaczej, to nasze słowa są niewiarygodne. Wiadomo, jesteśmy ludźmi. Jestem człowiekiem i nie jestem idealnym szefem. Ale jeśli z Panem Bogiem wykonuję swoją pracę, to i ludzie mogą to dostrzec. W to wierzę. Ja bym powiedział, pozwolić panować Chrystusowi w swoim życiu, pozwolić Mu działać według Jego planu. Co w tym pomaga? Mam taką świadomość, że mam dzisiaj. Nie wiem, czy będę miał jutro. Zrobić tyle, ile się da. Nie patrzeć na efekty. Nie patrzeć na statystyki. Niebo będzie pełne zaskoczeń i ludzi, których być może nie będziemy znali z imienia, nie będziemy pamiętać ich twarzy. Oni będą pamiętać. I Boże, podejdą i podziękują nam. Wiesz, widziałem Cię wtedy. To poruszyło moje serce i sprowadziło mnie do Chrystusa. Jeśli Chrystus będzie panował w naszym życiu, każda sekunda, każda sprawa, tak jak mówiliśmy tutaj, każdy moment będzie pod wpływem Jego Ducha. Będziemy wydawać świadectwo, będziemy czynić dobro. Będziemy prowadzić ludzi do Chrystusa. Myślę, że to jest najbardziej istotne. Nie da się opowiadać, jeśli samemu się nie doświadczyło
nie doświadcza, nie przeżywa. Trzeba być samemu naładowanym. Wiele lat temu postanowiłem, że nie będę wychodził z domu, jeśli nie będę miał swojego nabożeństwa. Nie zawsze się to udaje, ale wtedy ten dzień jest dużo trudniejszy. Mimo tego, że się wydaje, że szkoda było czasu, bo mam to i czytam to, ale to się nie układa. Tak bardzo ważne jest to są osobiste relacje. Powiem tak, jeszcze jedno zdanie dołożę do wcześniejszej wypowiedzi. Często miałem obawy, jak w moim środowisku ludzie będą reagowali na to, gdy ja będę mi mówił o Bogu. Przez ostatnie 2-3 lata staram się nie mieć żadnych oporów. Gdzie tylko mogę, to wszystkim mówię o moich zasadach. Wszędzie mówię o Bogu. Jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczony reakcją tych ludzi. Nie spotkałem się z negatywną reakcją. Nie mów mi, nie chcę tego słuchać. Naprawdę z chęcią ludzie słuchają. Tylko to staram się, żeby to były te moje praktyczne relacje z Panem Bogiem. Praktyczna pobożność, praktyczne życie z Panem Bogiem, a nie tylko teoria. Dziękujemy Wam bardzo za udział w tym programie. Mam nadzieję, że był inspiracją i zachęcił nas wszystkich do świadczenia o Chrystusie w miejscu pracy. Amen. Amen. Czas płynie nieubłaganie. Mieliśmy możliwość wzięcia udziału w kongresie ASI w czwartek, w piątek, także dzisiaj. Chcielibyśmy poznać, jakie są wasze opinie na temat tego wszystkiego, czego mogliście tutaj doświadczyć. Za chwilę wyznaczone osoby rozdadzą wam takie małe karteczki. Małe karteczki, gdzie jest miejsce, abyście wpisali swoje imię i nazwisko, a także adres mailowy. Mamy także sposobność wypełnienia tej ankiety na stronie internetowej. Strona, która nosi nazwę asi.org.pl. Tam, jak wejdziecie, to na głównej stronie jest właśnie link, gdzie można wypełnić taką ankietę. Bardzo was proszę, abyście wszyscy, jak tu jesteście, wypełnili tę ankietę. To będzie dla nas cenne źródło informacji, co się wam podobało, co było budujące, co tak naprawdę trzeba wspierać i zadbać o to, żeby było na przyszłych kongresach. Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że część z was nie dysponuje swobodnym dostępem do internetu, bądź ma pewne problemy z obsługą komputera. Bardzo proszę, abyście podnieśli ręce. Mamy także takie ankiety w formie papierowej. Ale większość osób, bardzo proszę, abyście właśnie wypełnili tą ankietę w internecie, gdyż łatwiej będzie nam stamtąd ściągnąć te dane i nie będzie trzeba potem spędzać nie wiadomo jakiego czasu, aby wertować tych najróżniejszych stron ankiet. To naprawdę oszczędzi nam dużo pracy. A w tej chwili nastał także czas, kiedy mam przyjemność zaprosić tutaj Adama Walusa po raz drugi, aby wykonał pewien utwór muzyczny.
Teraz osoby, które wcześniej rozdawały wam te malutkie karteczki, gdzie wypełnialiście swoje dane, przejdą się i będą je zbierać. Ale mam taką gorącą prośbę. Upewnijcie się, że na samym dole tej karteczki jest postawiony X, czyli że zgadzacie się na przetwarzanie waszych danych osobowych. Jest to niezbędne do tego, abyście później mogli otrzymać mailem link do ankiety. Pragniemy teraz poprosić tutaj naszego drogiego prelegenta, brata Milana Moskale. Nastał czas, aby oficjalnie zakończyć 7. Kongres ASI Polska. Chociaż to jeszcze tak naprawdę nie jest ostatni punkt programu. Przed nami jeszcze o 19.30 koncert zespołu Grace, a jutro walne zebranie członków ASI Polska oraz krótkie szkolenie, krótki warsztat na temat tego, jak napisać doskonały wniosek. Ale w tej chwili chcemy szczególnie podziękować Tobie, bracie, że przyjechałeś do nas specjalnie, aby opowiadać nam o Panu Bogu, który mówi do nas, nie bój się, który jest z nami i który daje nam wiele dowodów tego, jak bardzo wspiera każde swoje dziecko, które chce podążać za nim. Dziękujemy i mamy dla ciebie mały prezent. Jest to album na temat naszego kraju, na temat Polski, a ta torba, którą trzymasz w ręku, z jednej strony jest ręcznie wykolorowana przez uczestniczki kongresu, a z drugiej strony pozostaje puste miejsce, które sam możesz dla relaksu pokolorować. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. I tutaj człowiek był inspirowany mnogimi bardzo pięknymi doświadczeniami. I to mnie bardzo dotarło. Dziękuję Panu Bogu, że mnie tu przyprowadził przez was i że mógł się podzielić też i za te wielkie cuda, które on wykonał w Bangladeszu. A jest to taką moją modlitwą, aby to, co tu było, zaznało, aby z Jego miłości i dobroci wszystko było wykonane, żeby w tym nowym roku wielki cuda Pan Bóg prowadził przez tych wszystkich nas, misjonarzy, jak jesteśmy tu, i żebyśmy wkrótce już chwalili i wysławiali Go na tej nowej ziemi, w tej nowej Jerozolimie. Niech Pan Bóg pobłogosławi was wszystkich, aby te piękne słowa, które my tu słyszeli, aby to była ten ogień Ducha Świętego, który by nas prowadził każdym tym dniem, każdym tym nowym doświadczeniem, aby jeszcze wielu ludzi było zbawionych i przygotowanych na Jego szybkie przyjście. Niech Pan Bóg pobłogosławi. Ja dziękuję bardzo pięknie, że to mi będzie przypominać te wspaniałe chwile tutaj razem z wami. Dziękujemy. Dziękujemy. Jak słyszycie, brat Milan Moskala mówi tak piękną polszczyzną, że w zasadzie mógłby wykłady wygłaszać w języku polskim. Nie ma z nami dzisiaj tutaj już tłumacza Dawida Poloka, ale jemu również chcemy serdecznie podziękować za to, że wiernie tłumaczył. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pragniemy także podziękować osobom, które aktywnie uczestniczyły w trakcie tego programu, w trakcie tego kongresu. I dziękujemy szczególnie Annie i Pawłowi Romaniukom, którzy prowadzili w czwartek wieczór inspiracji i dzielili się z nami doświadczeniami, które Pan Bóg pozwolił im przeżyć w swoim życiu. Chcemy też podziękować pastorom Jackowi Materowi i Andrzejowi Siei oraz Wojtkowi Orzechowskiemu i Przemkowi Mieszkowskiemu za bardzo ciekawe warsztaty i wykłady, które w piątek rano miały miejsce tutaj podczas kongresu.
I nie tylko ten wkład, który mieli, ale mieli też szerszy wkład w nasz kongres. Serdecznie dziękujemy także wszystkim tym z was, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z Bogiem. Jest to naprawdę taki wspaniały i wyjątkowy czas w trakcie kongresu, kiedy możemy słuchać i nabierać inspiracji do dalszego działania, do dzielenia się swoimi relacjami z Jezusem, z innymi ludźmi. Studenci Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej przyjeżdżali tutaj już o świcie, żeby prowadzić nabożeństwa poranne. Im również dziękujemy. Dziękujemy także muzykom, którzy byli zaangażowani w to, aby umilić tutaj ten czas. Dziękujemy wszystkim solistom, zespołom, a także zespołowi Grace. No i obsługa techniczno-organizacyjna kongresu, tutaj długie stanowisko Nadziei TV, osoby za kamerami, które umożliwiają transmisję naszego kongresu już nie pierwszy raz przez internet. Dziękujemy wam wszystkim bardzo serdecznie, dziękujemy ekipie nagłośnieniowej. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy ciężko pracowali nad tym, abyśmy nie byli głodni podczas kongresu, a myślę, że doświadczyliście tego, że było i bardzo smacznie, i obficie. Także dziękujemy za to, że te osoby zadbały o nas. Chcę też podziękować dziewczętom, które prowadziły z wielkim poświęceniem i oddaniem program dla dzieci. Chociaż różne problemy stawały na drodze, ale z Bożą pomocą, w Bożej sile stało się to możliwe i myślę, że dzieci będą wspominały ten czas bardzo dobrze. Dziękuję. Chcemy także podziękować wszystkim ofiarodawcom, wszystkim osobom, które złożyły dar z serca, które pragną mieć jakąś taką malutką cegiełkę w tym wszystkim, co jest wykonywane ku chwale Bożej. Jak już to było wcześniej powiedziane, razem możemy więcej. Wam również dziękujemy. Ale najbardziej chcemy podziękować Panu Bogu. To On inspiruje, to On udziela darów, talentów, pomysłów i mądrości do ich wykonania. To Jego miłość jest powodem tego, że w ogóle myślimy o misji. Mamy chęć i siłę, żeby działać dla dobra innych. Wszystko, co dobre i budujące, pochodzi od Niego. Panu Bogu niech będzie za to wszystko cześć, uwielbienie i chwała. Dlatego też nie możemy zakończyć w żaden inny sposób, jak tylko modlitwą dziękczynną, dziękując Bogu za to wszystko, czego mogliśmy tutaj doświadczyć, za to, jak prowadzi nas. Zapraszam tutaj właśnie przewodniczącego ASI w Polsce, brata Pawła, do końcowej modlitwy. A was bardzo proszę, drodzy, abyście powstali. Panie i Boże nasz, który jesteś w niebie, Ty, który jesteś tak bardzo zainteresowany naszym szczęściem, naszym zbawieniem, jesteś zainteresowany tym, byśmy się nie bali. Jesteś zainteresowany tym, byśmy byli Twoimi narzędziami. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że byłeś pośród nas, że mogliśmy tego doświadczać, słuchając doświadczeń, słuchając sprawozdań, słuchając kazań, że Ty poruszałeś nasze serca i umysły. Ojcze Niebieski, prosimy, by moc Twego Ducha Świętego dodała nam siły do tego, byśmy dalej wytrwale wykonywali dzieła, do których nas powołujesz. Prosimy Cię o wsparcie, prosimy Cię o siły i prosimy, byś był naszym przewodnikiem, byśmy potrafili nauczyć się, byśmy potrafili słuchać Twojego głosu i podążać za Nim, bo to, co z Tobą, zawsze jest najlepsze. To, co Ty nam podpowiesz, jest najdoskonalsze, bo Ty jesteś doskonały, bo Ty znasz koniec na początku. Niech Tobie będzie chwała, cześć, uwielbienie za to, że mogliśmy przeżywać takie chwile na tym miejscu podczas kongresu. Ojcze Niebieski, a prosimy, by miłość Twoja rozlewała się w naszych sercach i umysłach. A prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Kongres ASI w 2016 roku uważamy za zamknięty. Niemniej jednak pragniemy przypomnieć Wam, że o 19:30 będziemy mieli możliwość wysłuchania wspaniałego koncertu zespołu Grace. Dziękujemy.